Dzień dobry, nazywam się Rafał Kurzawa. Leczenie niepłodności zajmuję się od ponad 25 lat. Dziękuję za zadane pytania i muszę powiedzieć, że cieszę się, że ta propozycja odpowiedzi na te pytania spotkała się z Państwa zainteresowaniem. No, chociażby pierwsze pytanie rozpoczyna się od tekstu Cudowny pomysł na realizację projektu edukacyjnego. Bardzo się cieszę. To pierwsze pytanie odnosi się do kwestii związanej długofalowych następstw stymulacji jajeczkowania w kontekście przede wszystkim tego, czy ta stymulacja jajeczkowania może powodować problemy z wcześniejszą menopauzą. Zdecydowanie nie. Tak nie. Stymulacja jajeczkowania do zapłodnienia pozaustrojowego nie powoduje wcześniejszego przejścia w okres menopauzy. Natomiast w zasadzie jedyna troska, jaką mamy, i ona jest na tym etapie przedmiotem bardzo intensywnych badań, to jest ewentualne następstwo onkologiczne wielu przebytych stymulacji jajeczkowania do zapłodnienia pozaustrojowego. Dane, które w tej chwili mamy, wskazują na to, że protokoły stymulacji jajeczkowania w tym zakresie są bezpieczne, natomiast pacjentki wymagają kontroli w zakresie ryzyka onkologicznego. Kolejne pytanie odnosi się do kwestii związku stresu z dojrzewaniem pęcherzyków, albo inaczej, z owulacją. I to jest świetne pytanie, ponieważ stres towarzyszy każdej pacjentce z problemem niepłodności. To nie tylko chodzi o stres, to chodzi również o poczucie winy, jakie kobiety, które nie zachodzą w ciążę, z którą się muszą zmagać codziennie i które powoduje to, że one no nie tylko są zestresowane, ale wtórnie również mają obniżony nastrój, jeśli nie depresję. Co my wiemy na ten temat? Zdecydowanie stres jest istotnym czynnikiem wpływającym na jajeczkowanie. To znaczy kobiety, które żyją w ciągłym stresie, mają często zaburzenia cyklu polegające na tym, że występują cykle bezowulacyjne, wtórnie zaburzenia miesiączkowania. Jeżeli kobieta dostaje jakieś leki, które są związane z poprawą tego problemu, to znaczy leki indukujące lub stymulujące jajeczkowanie, to stres tutaj specjalnie nie przeszkadza, to znaczy odpowiedź na leczenie jest najczęściej bardzo dobra. Należy jednak tylko pamiętać o tym, że stres to nie tylko kwestia związana z samym jajeczkowaniem. I nawet jeżeli pacjentka dostanie leki, które spowodują to, że cykle owulacyjne wrócą, to prawdopodobieństwo zajścia w ciąży u kobiet, które żyją w permanentnym stresie, może być niższe, dlatego że są również inne czynniki, które wpływają na płodność człowieka. Czy stymulacja do in vitro może wpływać na wzrost mięśniaków macicy? Czy są jakieś badania na ten temat? Te w ogóle pytania, które od Państwa dostaję, one są bardzo dobre, bo one łączą w sobie rozumienie procesu, jakim jest leczenie płodności, gdzie my ingerujemy lekami hormonalnymi, a jak wiadomo, leki hormonalne i hormony jako takie są odpowiedzialne za występowanie różnego rodzaju patologii u kobiety. I teoretycznie można by rzeczywiście wiązać stymulację hormonalną z predyspozycją do powstawania mięśniaków. Jednak sama stymulacja hormonalna jest zbyt krótka, by taki efekt powodować. Zatem stymulacja hormonalna, niezależnie od tego, czy to jest w celu stymulacji czy indukcji jajeczkowania, czy też do leczenia, jakim jest zapłodnienie pozaustrojowe, nie powoduje zwiększonego ryzyka występowania mięśniaków macicy. To jest raczej predyspozycja, która jest uzależniona genetycznie i która wtórnie jest zależna również od profilu hormonalnego kobiety, czy też czynności układu hormonalnego kobiety poza okresem stymulacji jajeczkowania.